Skąd w ogóle taka metamorfoza? Bo ostatnio jak z Panią rozmawiałam, to miała Pani zupełnie inny kolor włosów, a mówi się, że gdy kobieta zmienia kolor włosów, to coś się dzieje. To znaczy, że ma fryzjera, który szaleje, a ja się temu poddaję. I dzisiaj przyszłam do fryzjera z taką propozycją, że może jednak przyciemniamy, w drugą stronę idziemy. On mówi wręcz przeciwnie, idziemy w jaśniejsze. No i tak. Ale ma Pani chyba teraz bardzo dobry czas, no bo też jakby wygrała Pani ze Skarbem Państwa. No tak, to prawda, to jest duża satysfakcja, że tak, 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 to niesamowite, bo szczerze mówiąc ja w to nie wierzyłam. Rzeczywiście myślałam, że to się będzie odwlekać w nieskończoność, aż się rozmyje totalnie, ale jednak rzeczywiście Sąd Okręgowy Miasta Warszawy uznał, że państwo robi niewystarczająco dba o powietrze, a powietrze, oddychanie świeżym powietrzem, w miarę świeżym, to jest prawo każdego obywatela.